Cześć! W tym nagraniu zastanowimy się, czym się różnią wpisy od stron w WordPressie. WordPress domyślnie posiada dwa takie typy treści, właśnie wpisy i strony. I one tutaj z poziomu kokpitu na pierwszy rzut oka nie różnią się za bardzo. Możemy treści zarówno do wpisów, jak i stron dodawać za pomocą edytora blokowego. W bardzo podobny sposób tutaj ten interfejs do dodawania treści jest praktycznie taki sam w obu tych trybach treści. Natomiast czym różnią się strony od wpisów, to przede wszystkim zastosowaniem, czyli są sytuacje i są typy treści, którą bardziej będziemy chcieli dodawać jako wpisy, a inne treści będziemy bardziej chcieli dodawać jako strony. Więc może przyjrzyjmy się najpierw tym wpisom, czym one się charakteryzują i co jest takie najważniejsze tutaj, jeśli chodzi o wpisy. Przede wszystkim, jeśli chodzi o wpisy, to najbardziej liczy się tak naprawdę data publikacji. Dlaczego? Dlatego, że na stronie później, na stronie, na której mamy bloga i wyświetlamy ostatnie wpisy, no to jak nazwa sama wskazuje, wyświetlają się tutaj ostatnie wpisy, czyli WordPress układa te wpisy w kolejności od najnowszego do najstarszego, czyli najpierw zawsze na początku tego bloga, tych wszystkich archiwów blogowych, wpisy dodane jakby ostatnio, czyli te takie najświeższe, będą zawsze się wyświetlały tutaj od góry. I to jest taka główna cecha wpisów. Jeżeli chodzi o wpisy, również ogólnie liczy się ta data publikacji z takiego powodu, że wpisy są bardziej takie społecznościową treścią. Także we wpisach dosyć istotne będzie też komentowanie, ponieważ właśnie na wpisach można dodawać komentarze, czytelnicy mogą tutaj dodawać właśnie swój komentarz i tutaj też raczej czytelnicy będą komentować częściej wpisy takie świeże, które się dopiero opublikowały i po prostu są nową treścią, na którą wchodzi się w danym momencie i po prostu się tutaj dodaje komentarz. Jeżeli chodzi o te wpisy, no to jeżeli chodzi o stronę blogową, bo możemy mieć jakby zarówno bloga, jak i możemy mieć stronę firmową i wpisy możemy używać i po prostu publikować treści jako wpisy zarówno właśnie na blogu, jak i na stronie firmowej. Tak jak tutaj mamy taki przykład strony firmowej, gdzie mamy po prostu zakładkę blog i te treści to są na przykład jakieś poradnikowe, które po prostu mogą zaciekawić użytkowników, a także one będą się dobrze indeksowały w Google, także są często polecane jako element po prostu pozycjonowania strony, ale też to mogą być takie treści przelotne, które w danym momencie są aktualne, jak na przykład, że w jakimś tam terminie jest piekarnia nieczynna, czy jest jakaś akurat trwa promocja, czy coś akurat jest na stanie, jakaś wyprzedaż, no to są właśnie dobre treści, które się kwalifikują do tego, żeby je umieszczać jako wpisy blogowe. Na blogu możemy też tworzyć kategorie i po prostu dzielić te wpisy na kategorie. Ja na przykład tutaj mam dwie takie kategorie: porady i aktualności. No i to też jest dosyć fajne, ponieważ wtedy możemy sobie podzielić, od razu dostajemy jakby archiwa tych kategorii, czyli możemy kliknąć po prostu na stronę danej kategorii i ona ma swoją własną stronę, gdzie wyświetlają się tylko wpisy, które są przydzielone do danej kategorii. Dzięki czemu możemy na przykład, gdybyśmy chcieli, wyciągać sobie te poszczególne kategorie tutaj do menu i po prostu nawet nie zrobić tutaj zakładki blog, a dwie osobne zakładki aktualności oraz porady. Także możemy też coś takiego tutaj robić. No jeżeli chodzi o strony, to strony różnią się od wpisów w zasadzie tym, że w stronach nie jest aż taka ważna data publikacji. To znaczy strona również ma swoją datę publikacji, ona jest zapisana w bazie danych, ale nie jest to takie istotne, ponieważ strony z założenia są to bardziej takie informacje statyczne, czyli takie, które po prostu zawsze są jakby aktualne i które nie zależą tak naprawdę od daty dodania. Są to takie dane jak na przykład dane kontaktowe, jakiś opis działalności firmy, oferta tej firmy, czy jeżeli jesteśmy blogerem i mamy bloga tutaj przede wszystkim, no to będą to też takie zakładki typu o mnie, czy kontakt, czy jakieś informacje dla reklamodawców, czy jakieś regulaminy, polityki prywatności i tak dalej. Takie podstrony po prostu z opisem typowo, czy oferty, czy po prostu działalności. To będzie głównie charakteryzowało strony, które przeważnie dodaje się takie strony tutaj do menu, Chociaż w WordPressie akurat pojedyncze wpisy również można dodać do menu, jednak jest to rzadziej praktykowane. Raczej to, co tutaj jest, te zakładki mieszczące się w menu będą raczej tworzone jako strony, a po prostu na blogu mamy te wpisy, które ustawiają się w kolejności od najnowszego. Na stronach jeszcze mamy taką możliwość, żeby tworzyć strony, jakby stworzyć taką hierarchię stron, czyli ta strona jest podrzędna w stosunku do tej strony o nas i to możemy ustawić po wejściu na stronę. Tutaj w tej sekcji atrybuty strony widzicie strona nadrzędna o nas i dzięki temu możemy tworzyć taką hierarchię, że część stron będzie stronami nadrzędnymi, część stron będzie stronami podrzędnymi. To mogłoby być też tutaj strona oferta, a stronami podrzędnymi mogłyby być na przykład porty, chleby i tak dalej. Jeżeli tu mamy stronę piekarni, no to po prostu konkretne elementy danej oferty mogłyby być podstronami dla strony oferta. I to jest coś, czego nie możemy robić na wpisach, a możemy to robić tutaj na stronach. Także takie są główne różnice między wpisami a stronami. Pamiętajmy, żeby wpisy, to dodajemy raczej takie wpisy blogowe, jakieś aktualności, nowinki, taką treść, która powiedzmy, której liczy się data publikacji, gdzie jest to po prostu jakiś artykuł, który na przykład oczekujemy komentarzy właśnie na świeżo, jak opublikujemy taki artykuł, który możemy gdzieś tam później zaszerować na przykład w naszych social mediach, na przykład na Facebooku czy na Instagramie i po prostu w danym momencie, w którym zaszerujemy, ludzie mogą wejść, przeczytać ten wpis, skomentować. To jest taka treść idealna do wpisów. Natomiast na stronach bardziej treść taka, która jest zawsze aktualna, czyli nasza oferta, nasze dane kontaktowe i tak dalej. I to, że tutaj mamy strony statyczne, nie oznacza, że my już później nie możemy edytować. My oczywiście możemy w każdej chwili edytować, jeśli zmieni się nam jakiś telefon kontaktowy, w każdej chwili w przyszłości możemy wyedytować, natomiast zawsze ta strona, kontakt będzie w tym jednym miejscu i ona będzie zawsze pod danym adresem i tutaj po prostu ewentualnie tylko się zmieni ta treść. Także mam nadzieję, że troszkę ten wideo wyjaśniło po prostu Wam tą różnicę między stroną a wpisem w WordPressie.